Cześć, jestem Emily Elizabeth, a to jest Clifford, mój wielki czerwony pies. Clifford lubił Emily, więc do siebie wzięła go. Z jej miłości urósł wielki, więc howardowie opuścili dom. Clifford to druh, jakiego nie miał nikt, jest największy na świecie. To wiem na pewno, gdy go zawołam, to już przy mnie jest. Wielki, kochany, czerwony pies. Spakowali samochód pod dach, wkrótce z miasta wyjechali. Na wyspie wśród przyjaciół nowych znaleźli się cała rodzina i wielki pies. Clifford tak zabawny i cudowny jest. Nasz kochany, wielki pies. Mały Clifford. Dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam historię o moim najmilszym wspomnieniu. Emily Elizabeth Howard. Moje najmilsze wspomnienie. To opowiadanie sięga czasów, gdy byłam jeszcze mała. Mieszkaliśmy wtedy w bloku, w dużym mieście. Niestety nie miałam psa, ale pragnęłam tego jak niczego innego na świecie. Kiedyś naprawdę będę miała prawdziwego psa, wielkiego i pięknego. Może irlandzkiego setera ze wspaniałą, lśniącą sierścią. Albo jakiegoś labradora. Albo może owczarka węgierskiego. Wtedy rodzice nie będą potrzebowali mopa. Aż któregoś dnia w moje urodziny rodzice powiedzieli, że mają dla mnie wielką niespodziankę. A teraz pomyśl życzenie. Gotowa? Mhm. Co pomyślałaś? Nie mogę wam powiedzieć, bo się nie spełni. A nie pomyślałaś przypadkiem, że chcesz dostać pieska? Tak, to jest właśnie moje życzenie. Wiesz, sunia pana Bradley'a niedawno urodziła szczeniaczki. Możemy dostać jednego, jeśli oczywiście chcesz, Emily. O tak, bardzo, bardzo chcę, dziękuję. O, dzień dobry, Emily Elizabeth. Wejdźcie obejrzeć szczeniaczki. Są ze swoją mamą. Ojej, jakie one są słodkie. O, dzień dobry, maleńki. Czerwony psiaczek jest cudowny i to jego wybieram. Zastanów się jeszcze dobrze, Emily. To ostatni z miotu. A co to znaczy? Jest najmniejszy i zawsze będzie mniejszy od innych. On mnie potrzebuje. Jesteś pewna, że to właśnie ten? Tak, to ten. Dam ci na imię Clifford, mój maleńki czerwony psiaku. Witaj w nowym domu, Clifford. Thank you.
mu się tutaj podoba. Opieka nad psem to ogromna odpowiedzialność, Emily. Trzeba go karmić, wyprowadzać, bawić się z nim. Nie martw się, tato. Będę się nim dobrze opiekowała. Jestem tego pewien. A to jego obroża. Kupiliśmy ją, zanim wybrałaś Clifforda. Mam nadzieję, że będzie dobra. Ojej, jest za duża. Zaraz, już wiem, co zrobić. O, ta będzie świetna. Clifford, czas na jedzenie. No, proszę, pieseczku. O, ta miska jest dla ciebie za duża, prawda? No cóż, będziemy musieli wymyślić ci coś innego. Teraz lepiej, no nie? Kocham cię, Clifford. Widziałeś Clifforda? Co? Nie, nie widziałem. Jest tutaj! Dzięki, tato. Clifford jest tak mały, że wszędzie się mieści, oby nic mu się nie stało. O, nie martw się. Będę go pilnować. Doskonale sobie radzisz. Chodzimy. Ale zaraz. Chcę się pożegnać z Cliffordem. Kochanie, musimy już iść. Niedługo wrócimy. Dziękuję za chleb, panie Thompson. Ile płacę? Clifford! O nie, łap go, Emily! Co on robi? Niech się pan nie martwi, złapie go! Ojej! Clifford, chodź do mnie! O nie, tylko nie tort! Bardzo pana przepraszamy, to się nie powtórzy. Tak, obiecujemy panu. Obiecujemy, ja i Clifford. Przepraszam, mamo. Clifford nie chciał nabroić. Chyba po prostu przestraszył się ludzi. Wiem, kochanie. Nie widziałam, że jest w twojej torebce. Ależ z niego maleństwo. Ale ja go kocham, takiego jaki jest. Oczywiście, Emily. Tylko czasem martwi mnie, że jest taki mały. Znajdę jakiś sposób, żeby pomóc mu urosnąć. Jasne, córeczko. Mama mówi, że to nie za dobrze, gdy pies jest taki maleńki. Więc dużo jedz, to urośniesz i będziesz silny. Ale pamiętaj, czy jesteś mały, czy duży, i tak cię kocham. Dobranoc, Clifford. Widzę, że masz rację, Emily. Clifford naprawdę rośnie. O, rety! Jak nadal będziesz tak rósł, będę ci musiał kupić nową obrożę. Cudownie, prawda?
Dobranoc, Clifford. Naprawdę bardzo cię kocham. Clifford, ty już nie jesteś małym czerwonym szczeniaczkiem. Jesteś wielkim czerwonym psem. Jejku, w życiu nie widziałem czegoś takiego, Emily. Ten pies jest ogromny. To super, prawda, tato? No tak, świetnie. Tylko, że mieszkanko w bloku nie jest dobrym miejscem dla tak dużego psa. Ale ja go kocham. Wiem, córciu. Cóż, zdaje się, że czeka nas przeprowadzka. Och, naprawdę dziękuję wam, kochani. Ale jak to zrobić? Przecież Clifford nie przeciśnie się przez drzwi. Coś wymyślimy. Mówiłem ci, że opieka nad tym psem nie będzie łatwa. Ale on jest tego wart. Tak. I tak cała moja rodzina przeprowadziła się na Ptasią Wyspę. Clifford bardzo nam pomagał przy przeprowadzce do nowego domu. A wkrótce poznaliśmy wspaniałych przyjaciół. To jest moje najmilsze wspomnienie. A jego bohaterem jest Clifford. Mój wielki czerwony pies. Poczytam ci. Może być historyjka o Sparkleju? Wiedziałam, uwielbiasz go. Dzisiaj będzie historyjka o Sparkleju i o jabłoni sięgającej nieba. Któregoś dnia Sparkle, Robbie, Darnella i Luna chcieli nazrywać jabłek. Niedaleko jabłoni spotkali Weebo skaczącego na sprężynie. Weebo dołączył do nich i dalej pomaszerowali już w piątkę. Jabłka na drzewie były czerwone i gotowe do zrywania. Robbie chciał dosięgnąć jabłek, ale gałęzie były za wysoko. Sparkle próbował spiąć się na drzewo, ale pień był za śliski. Wtedy Weebo wpadł na pewien pomysł. Dzięki sprężynie mógł podskoczyć wysoko do góry, dosięgnąć najpiękniejszych jabłek i zerwać je. Wyglądało to na tak świetną zabawę, że inni chcieli robić to samo. Wkrótce wszyscy razem zaczęli skakać na sprężynach i w mgnieniu oka zebrali pełen kosz pysznych, soczystych jabłek. Koniec. Fajnie jest czasem poczytać. Czyż to nie było piękne? Witamy na Ptasiej Wyspie. Nie mogę się spóźnić. Szybko, szybko, szybko. Przejażdżkę, Clifford. Fajny z niego pies. Wszyscy na wyspie go uwielbiają.
Teraz już tak, Charlie, ale nie zawsze tak było. No co ty? Kiedy ludzie zobaczyli, że Clifford jest tak duży, pomyśleli, że będzie z nim duży problem. Pamiętam dzień, gdy się tu przenieśliśmy. Clifford tak urósł, że nie mogliśmy już mieszkać w mieście, więc spakowaliśmy nasze rzeczy i ruszyliśmy na Ptasią Wyspę. Nie mogę się już doczekać, Clifford! Będziemy mieć duży dom. No i poznamy nowych przyjaciół. Witamy na Ptasiej Wyspie. Dzięki. Mam na imię Pedro, a to mój przyjaciel Wiktor. Ja się nazywam Mark Howard, a to moja żona Karolina. Dzień dobry. Ja jestem Emily Elizabeth. Witaj, Emily Elizabeth. A to jest Clifford, mój wielki czerwony pies. O, cześć, Clifford. Chodźcie, kochani, obejrzymy nasz nowy dom. Do zobaczenia, pa, pa. Miła rodzinka. No, to prawda. A taki duży pies może sprawić duże kłopoty. Naprawdę bali się, że Clifford będzie sprawiał kłopoty? Tak, Charlie. Przecież nawet go nie znali. Czasami ludzie wyrabiają sobie o kimś zdanie, zanim go dobrze poznają. O, to nie fair. Clifford jest wspaniałym psem. Ja to wiem. Ale wtedy nie tylko Wiktor i Pedro sądzili, że Clifford będzie sprawiał kłopoty. Chodź, kochanie. Przywitamy naszych nowych sąsiadów. Dobra. Hej, hej! Dzień dobry. Witam panią. Jestem Violetta Blickman, a to mój mąż Horacy. Witamy na wyspie. Ja mam na imię Karolina, a to jest Mark. Dzień dobry. A to Emily Elizabeth. Znacie mojego psa? Nie, jeszcze go nie poznaliśmy. Clifford! A szyję Danielko! Ten pies jest ogromny! A ogromny pies to ogromne kłopoty. Dzień dobry! Coś się stało? Nie, wszystko fajnie. To dobrze. Miłego dnia. Proszę bardzo, kochanie. Muszelka gotowa. Och, czyż to nie wspaniałe, Mark? Nasz własny sklep. Dzień dobry. Jestem Jetta Handover. Och, witaj, Jetto. Macie tu coś godnego uwagi? Tak, mamy całe mnóstwo ciekawych rzeczy. No i naszą córkę, Emily Elizabeth. Witaj, Emily Elizabeth. Servus. Och, jaki piękny piesek. Tak, piękny. Ma na imię Machiavelli. Jest największym, najdzielniejszym i najszybszym psem na wyspie. To super! A znasz mojego psa? Nie. Clifford! Clifford!
jest szybki. A twój pies jest za duży, Emily Elizabeth. Zupełnie nie pasuje do tej wyspy. Pasujesz do tej wyspy, Clifford. Tylko trzeba czasu, żeby ludzie lepiej cię poznali. Dobry piesek. Z tym mamutem będą tylko same kłopoty. W sumie to miła z nich rodzina, ale ten ich pies jest o wiele za wielki. A do tego jeszcze się ślini. O! Patrzcie, pali się! Coś mi się zdaje, że ktoś niedokładnie zagasił ognisko. Mam nadzieję, że starczy nam wody w zbiorniku. Możemy wam jakoś pomóc? No jasne. Niestety mamy za mały zbiornik. Trzeba będzie podawać wodę wiadrami ze stawu. Dobra, zajmiemy się tym. Chodźcie. No to uwaga, zaczynam podawać wiadra. Podaj dalej. Proszę bardzo. Trzymaj, Litorze. O nie, słuchajcie, potrzeba więcej wody. Może i my pomożemy? To miło z waszej strony, ale obejdzie się. O! Patrzcie, ten olbrzym wypije stąd całą wodę. Nie będzie czym gasić pożar. A to ci dopiero. To niesamowite. A niech mnie licho, ten wielki pies ugasił pożar. Wiesz co, Pedro? Myliliśmy się, że przez tego psa będą wielkie kłopoty. Tak, nie ma przez niego nawet małych kłopotów. Oceniliśmy go tak naprawdę, nie znając go. Poznajmy go teraz. Cześć, Clifford. Bah! Witamy na ptasiej wyspie. Tak to było, Charlie. Na początku wszyscy myśleli, że Clifford będzie stwarzał kłopoty. Tak, ale na szczęście nauczyli się, że trzeba kogoś poznać, zanim wyrobi się o nim zdanie. Tak, Clifford? Teraz wszyscy cię kochają, Clifford, mój ty wielki, czerwony psie! Dzięki zasadzie fair play wszyscy dobrze się bawią. Dlatego wielka myśl Clifforda na dzisiaj to baw się fair. No dobra, teraz ja, Ibon. Jasne, Cleo. A po mnie będzie Mac. Dobra, Cleo, twoja kolej. No to hop. Hej. To nie było fair.
właśnie, musimy bawić się fair, czyli huśtać po kolei. No tak, przepraszam cię. Teraz ty, Cleo. Dzięki, Mac. Proszę bardzo. Fair play to wspaniała zasada. Dlatego wielka myśl Clifforda na dzisiaj to baw się fair. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Precix. Dialogi Berenika Wyrobek. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Brygida Turowska, Janusz Wituch, Dominika Kluźniak, Jarosław Domin, Mirosława Krajewska, Mariusz Leszczyński, Joanna Pach, Jonasz Tołupiło, Robert Plondera, Iwona Rulewicz, Andrzej Precix, Anna Wiśniewska. Piosenkę z tekstem Andrzeja Kmitrzuka śpiewał Piotr Gogol.